łączymy się z Piotrem Grabowskim, mecenasem, partnerem w Kancelarii Grabowski i Wspólnicy. Witam serdecznie, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktorze. Pańska Witam. Kancelaria uczestniczy w negocjacjach pomiędzy sieciami handlowymi a galeriami. Proszę mi powiedzieć, jak w praktyce wyglądają te negocjacje, bo z jednej strony mamy przepisy tarcz antykryzysowych, które wprowadzają pewne regulacje, no ale te przepisy są tworzone dosyć szybko. Wiele osób narzeka, że nie są jednoznaczne. Wszyscy mówią, że jest im ciężko, zarówno właściciele wynajmowanych nieruchomości, jak i przedsiębiorcy. No i teraz pytanie, czy pandemia jest siłą wyższą i możemy się tak po prostu cynicznie zasłonić, czy też nie jest? Jak się w tym wszystkim odnaleźć prawnie? Panie redaktorze, przede wszystkim, tak jak państwo pewnie doskonale wiecie, mamy na dzień dzisiejszy do czynienia z regulacjami specyficznymi wynikającymi z ustawy o COVID. I to są między innymi regulacje dotyczące tak zwanych wakacji czynszowych i one dotyczą wyłącznie jakby obiektów wielkoformatowych powyżej 2000 metrów kwadratowych. Z kolei te regulacje też nie są, tak jak pan wspomniał, jednoznaczne, bo pytanie, czy zawieszenie płatności czynszu, zawieszenie płatności dotyka tylko czynszu, czy dotyka również innych jakby opłat towarzyszących czynszowi, chociażby opłat eksploatacyjnych czy kar umownych. Mamy do czynienia z kolejną regulacją, która powoduje automatyczne wydłużenie umów najmu, które miałyby się zakończyć po 31 maja, a przed 30 czerwca na bazie właściwie jednostronnego oświadczenia woli składanego przez najemcę, no pod warunkiem, że wcześniej te swoje zobowiązania w należyty sposób regulował. No i mamy rozwiązania, które wynikają z kodeksu cywilnego i są znane od dawien dawna i to między innymi wspomniana przez pana siła wyższa. Natomiast nie tylko i wyłącznie siła wyższa jest istotna z punktu widzenia negocjacji czy renegocjacji warunków umownych. Pewnie powinniśmy zwrócić również uwagę na tak zwaną klauzulę rebus sixtantibus, czyli artykuł 357 kodeksu cywilnego, który również taką podstawę do negocjacji czy renegocjacji czynszów daje. Siłę wyższą oczywiście wspomnianą przez pana, czyli takie zdarzenie, które cechuje się zewnętrznością, niemożliwością jego przewidzenia oraz niemożliwością zapobieżenia jego skutkom. Przy czym tutaj zasadniczą rolę będzie odgrywał również fakt, w jaki sposób dana umowa pomiędzy najemcą a wynajmującym została uregulowana. Czy jest tam zawarte specyficzne postanowienie dotyczące możliwości w ogóle powoływania się na siłę wyższą? I czy tak naprawdę w jakiś sposób umowa definiuje siłę wyższą, na przykład enumeratywnie wskazując na okoliczności, które winny być rozumiane jako siła wyższa. A jeśli nie przewiduje, bo jestem prawie pewien, że żadna umowa w Polsce ani za granicą nie przewiduje pandemii wirusa. Pandemii nie, natomiast na bazie jakby samego zapisu o sile wyższej, czyli tym takim zdarzeniu, które jest, tak jak wspomniałem, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, to ta ogólna definicja daje podstawy do tego, żeby wywieść, że epidemia koronawirusa również jest taką właśnie siłą wyższą. I teraz powołanie się w umowie najmu danego lokalu na siłę wyższą, bez dodefiniowania, że jest to na przykład wyłącznie wojna, pożar, czy jakiekolwiek inne zdarzenia na danym terytorium, taką podstawę daje. Natomiast jeżeli byśmy zawęzili tą definicję siły wyższej, to pewnie trudno by było się na nią powoływać.